2 lata temu było bardzo dużo zamieszania w Polsce. Zamieszania, które były demonstracje, było głośno w gazetach, było głośno na świecie, ponieważ kobiety próbowały przeforsować ustawę o aborcji, o tym, żeby aborcja była legalna. Nie udało się to. I pamiętam, że to był taki tak intensywny i mocny czas także w moim życiu, dużych transformacji. Pamiętam, że w tym okresie, kiedy wychodziła ta ustawa, opublikowałam pewien post. Słuchajcie, ten post, on jest dostępny i na moim profilu, i pewnie tutaj na moim fanpage'u. Post, który sprawił, że odsunęło się z mojej przestrzeni ogrom kobiet, które wówczas prowadziłam. Kobiet, które brały udział w warsztatach. Część z nich była również moimi klientkami na sesjach indywidualnych. I one powiedziały: Sylwia, pomyliłyśmy się co do ciebie. Nie chcemy być w twojej przestrzeni. Nie jesteś tym, kogo chcemy, by nas prowadził. I odeszły. I to było mocne dla mnie, aczkolwiek ja ten post, który napisałam go i ja wiedziałam, dlaczego go napisałam. Nie tłumaczyłam się wtedy z tego, nie byłam jeszcze gotowa na to, żeby stanąć do tego tematu. Post był niesamowicie mocny emocjonalnie i miał dotknąć te kobiety, które doświadczyły aborcji. Czym innym jest stanie w marszu, w demonstracji i walka o prawo do aborcji? Czym innym jest podjęcie decyzji o aborcji? Czym innym jest wprowadzenie tej decyzji w życie? Ale jeszcze czym innym jest to, co się dzieje po. I w kraju takim jak Polska, nie tylko w kraju polskim, jeszcze jest wiele innych krajów dookoła, które również mają to samo prawo. To, że prawo tego zabrania, to nie oznacza, że nikt tego nie robi. Prawo zabrania aborcji, ale to nie znaczy, że kobiety nie decydują się na nią. Są kobiety, które decydują się na to i wyjeżdżają do innego kraju, gdzie aborcja jest legalna i pod opieką lekarską wprowadzają tę decyzję w życie, usuwają ciążę, decydują, nie chcę być mamą, nie jestem gotowa na to, żeby być mamą. Jeszcze nie teraz, życie jest przede mną, nie chcę być mamą. Podejmują tę decyzję. I jedne i drugie, i te, które jadą za granicę, gdzie jest to legalne, i te, które zostają w Polsce i ryzykują własne życie, bo ryzykują i robią to w warunkach domowych. Obie, i jedne i drugie, decydują się, ponieważ boją się. Wewnętrznie mają w sobie tak ogromny, przerażający lęk, że sobie nie poradzą, że posuwają się do ekstremalnej decyzji. I ta decyzja, kiedy ją podejmują, wydaje się, że to jest decyzja, która zmienia życie. Po prostu dowiadujesz się, że jesteś w ciąży, jest 4., 6., 8. tydzień. Tego jeszcze nie widać, tego jeszcze nie czuć. Pojawia się to na teście ciążowym. Dwie kreseczki albo plus. Nie masz jeszcze tego połączenia. Po prostu. To jest taka świadomość, no jestem w ciąży i co teraz? Jeśli jesteś gotowa na dziecko, wspaniale, prawdopodobnie decydujesz się na to, by urodzić się. Ale są takie, które nie są na to gotowe. Takie, które zostają z tym same po tym, kiedy się ich partner dowiaduje, że spodziewają się dziecka.
lub w ogóle takie, które są same. To już ktoś może powiedzieć: uprawiasz seks, więc chyba wiesz, z czym się mierzysz. Nie jestem tu po to, żeby kogokolwiek oceniać i jestem bardzo daleka od oceniania. W życiu przeszłam zbyt wiele, zbyt dużo doświadczenia, żeby poddać ocenie kogokolwiek i czyjekolwiek działanie. I kiedy te kreseczki się pojawiają, tak naprawdę jako kobieta nie masz połączenia z tym, co się dzieje w twoim ciele. Podejmujesz tę decyzję i wydaje ci się, że już jak ją podejmiesz, to jest po temacie i wrócisz do siebie, i wrócisz do swojego życia po prostu. Nic więcej nie będzie trzeba robić. To trochę jak wyrwanie zęba. Owszem, zostaje jakiś ślad w jamie ustnej, jakaś dziura, ale po pewnym czasie ona się goi, albo wyrasta nowy ząb i zapominasz, był ból, ale wszystko minęło. Ale tu jest inaczej. I o tym nikt nie mówi. Nikt nie mówi o tym, że jest inaczej. A nawet jeśli mówi, to wiele kobiet o tym nie wie. Nie wie o tym, co się zaczyna dziać po. I te, które decydują się na legalne w jakimś kraju, na legalny zabieg, te być może otrzymują właściwą opiekę. Opiekę emocjonalną. Ale co z tymi, które robią to w Polsce? Z tymi, które schodzą do podziemia? Nie zdają sobie kompletnie sprawy z tego, co się zaczyna dziać po. To nie jest tak, że to mija. To nie jest tak, że to znika z naszej myśli. Po pewnym czasie przychodzi taki moment. Decydujesz się na dziecko. Zachodzisz w ciążę, jesteś gotowa na to dziecko. I nie zdajesz sobie sprawy z tego, że wraz z tą decyzją zaczną wracać wspomnienia. Patrzysz na to swoje maleńkie dziecko i zaczynasz mieć wyrzuty sumienia. Widzisz kobietę w ciąży i zaczynasz czuć się winna. I od czasu do czasu zaczyna otwierać się w tobie tak ogromny ból wewnętrzny. Ból, w którym z nikim nie możesz się nim podzielić. A nawet jeśli się z kimś chcesz podzielić i próbujesz się z tym kimś podzielić, to nikt cię nie rozumie. Co więcej, nie możesz o tym mówić. Nie możesz pójść i zapłakać. Ludzie mówią, to twoja decyzja, podjęłaś taką decyzję, w czym jest teraz problem? O co chodzi? I to, z czym się mierzy taka kobieta, chcę wam o tym opowiedzieć. Chcę wam to pokazać. Chcę, żebyście to doświadczyli. Doświadczył tego te z was. Myślę, że doświadczą tego wszystkie, ale szczególnie dotknie to te z was, które jesteście w jakiś sposób związane z tym tematem. Ten wewnętrzny ból, który w sobie macie, to nie jest tak, że to jest coś, co znika, to wraca i wraca i wraca i wraca. Więc pozwólcie, że was zabiorę w tą podróż. Przeczytam wam pewien fragment. Dzisiaj, kiedy się przygotowywałam do tego live'u, zastanawiałam się, w jaki sposób wam o tym opowiedzieć, ponieważ jest to live, który zaprasza do warsztatu. Warsztatu, który zaczniemy 28 lipca. Jest to bezpłatny warsztat dla kobiet, które podjęły taką decyzję i zwyczajnie chcą poradzić sobie z emocjami, które się pojawiły. Chcą poradzić sobie z uwolnieniem tego bólu, który w nich jest. I zastanawiałam się, jak mam o tym opowiedzieć wam. Jak z wami rozmawiać, jak przedstawić wam to, co
zyskacie, kiedy przystąpicie do tej przestrzeni, ponieważ z głębi serca, moim ogromnym, ogromnym pragnieniem jest to, by każda z Was, która zdecydowała się na aborcję, zdecydowała się na usunięcie ciąży, aby poczuła się wolna od wewnętrznego bólu, aby poczuła się dobrze ze sobą, bo nie czujecie się dobrze ze sobą. Prawdopodobnie nie czujecie się dobrze ze sobą jako kobiety, nie czujecie się dobrze ze sobą jako matki, bo patrzycie na swoje dzieci i gdzieś wewnętrznie macie poczucie winy i macie wyrzuty sumienia. W jakiś sposób gdzieś być może nawet obwiniacie siebie i wątpicie w decyzję, którą podjęłyście. I żeby ten proces uwolnienia był właściwy, potrzeba stanąć do tego bólu. Ale jak mamy stanąć do bólu, którego się tak bardzo boimy? Wydaje się to wręcz niemożliwe. Wydaje się to kompletnie niemożliwe. Zdarza się też tak, że w życiu części z Was, które zdecydowały się na aborcję, potem macie dziecko, potem chcecie kolejne i nie możecie zejść w ciążę, albo następuje poronienie, poronienie za poronieniem, albo w ogóle po aborcji nie możecie zejść w ciążę. Z czym się wtedy mierzycie? Dopóki nie jesteście świadome tego, co jest naprawdę w Was głęboko, czym ten ból jest, dopóki odsuwacie to wszystko, dopóty nie jesteście w stanie nic z tym zrobić. I to nie znika. To nie znika. To jest w waszym ciele. Jesteście odcięte od tej części ciała. Najczęściej tutaj od przestrzeni naszych narządów rodnych, od naszego łona. Odcinacie się od tego, bo nie chcecie, by ten ból był dotkliwy, więc on się sączy i sączy i sączy, troszeczkę i troszeczkę. Potem ładujecie ogrom energii, żeby go odsunąć. Jak się udaje go odsunąć i zapomnieć, bierzecie głęboki wdech i idziecie dalej przez życie. Ale to nie znika, bo od czasu do czasu każda z Was czuje się winna. Po prostu. Patrzysz na swoje dziecko i myślisz sobie, jak mogłam to zrobić? Jak mogłam być tak egoistyczna? Jak mogłam się do tego posunąć? A po chwili sama sobie tłumaczysz, to było najlepsze, co mogłam zrobić. Musiałam tak zrobić. Gdybym tego nie zrobiła, to, 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 to i tamto. Tylko ta logika nic nie zmienia, bo za chwilę okoliczności zewnętrzne pokazują ci coś, co powoduje, że wybija ci jeszcze bardziej to poczucie winy. I posłuchajcie tego. Mam nadzieję, że uda mi się to przeczytać do końca. Jest to fragment, który, jest to tekst, który rozpoczął moją podróż, rozpoczął mój ogromny proces uzdrowienia. Proces, który rozpoczął się w 2018 roku i dobrze to pamiętam, bardzo dobrze to pamiętam, ponieważ miałam wówczas sesję ustawień halingerowskich. I na tę sesję przyszłam z tematem: nie idzie mi w biznesie, nie mam klientów, nie wiem, co robię nie tak. I kiedy zrobiono ustawienie, ci z Was, którzy wiecie, czym są sesje hellingerowskie, wiecie, jak to wygląda. Kiedy zrobiono ustawienie, okazało się, że to nie ma żadnego, że to w ogóle się nie łączy z biznesem, tylko łączy się z tym, co zrobiłam kilka lat wcześniej. Że została zatrzymana gdzieś energia, przepływ w energii kobiecej. I to po prostu przestało funkcjonować. Odcięcie, nastąpiło ogromne odcięcie. I to ustawienie zostało w taki sposób zrobione, gdzie byłam ja, dziecko, które się nie narodziło, i my oboje zostaliśmy w tym ustawieniu połączeni, i tak zostało to zostawione. Jak skończyło się to ustawienie, ta sesja, to ja zostałam z tak gigantycznym bólem, że myślałam, że umrę. I nie mogłam znaleźć nikogo, kto mógłby mi pomóc. Ja naprawdę myślałam, że po prostu umrę. To była tak ogromna, otwarta rana. I w tamtym czasie miałam już za sobą kilka lat pracy ze sobą. Miałam do dyspozycji różnego rodzaju narzędzia, ale
To doświadczenie było jednym z najpotężniejszych, z jakimi przyszło mi stanąć, się zmierzyć, ponieważ to było coś, co dobrze pamiętałam i to było coś, co się wydarzyło w moim dorosłym życiu. To nie było coś zamierzchłego. Ja nie miałam 5-6 lat, nie mogłam powiedzieć, zrobił mi to ktoś, wydarzyło się to kiedyś, to oni są winni i tak dalej. To była moja decyzja. Ja dobrze wiem, dlaczego ją podjęłam. I ja dobrze wiem, jakie były jej konsekwencje potem. I ten fragment, który wam przeczytam, on rozpoczął mój proces. I to jest fragment, który dzisiaj, kiedy trafił w moje ręce, tak bardzo mnie poruszył. Ale chcę, żebyście posłuchali tego. A potem opowiem wam, co będziemy robić na warsztacie, do którego możecie wejść absolutnie bezpłatnie. To jest mój prezent dla was. Mój, mnie jako kobiety, która uwolniła ten ból, która uzdrowiła tą ranę dla tych z was kobiet, być może tych, które nie macie odwagi nawet same przed sobą przyznać się do tego, co się stało i chcecie to po prostu odsunąć. Nie odsuwajcie tego. To wróci. Jeśli wy tego nie zrobicie, jeśli wy tego nie uzdrowicie, wróci to do kolejnych pokoleń. Wasze córki będą do tego stawały. To nie znika. Trauma nie rozpływa się, a jest to traumą. Niestety, jako dorosłe kobiety same sobie ją robimy, ale robimy ją po coś i robimy ją dla czegoś. Dopóki nie staniemy do tego, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Kiedy staniemy do tego, zmiana, która się dzieje, zmienia się całe życie. To, jak zaczynasz się ze sobą czuć, to w jaki sposób jesteś w stanie być wówczas matką dla swoich dzieci, tych, które urodziły się, ale też i to, w jaki sposób integrujesz to dziecko, które się nie narodziło, które zdecydowałaś, by się nie narodziło. I początkowo chciałam ten warsztat zrobić bardzo szeroki. Chciałam, żeby on był również dla kobiet. Chciałam pomieszać to. Nie ukrywam, że chciałam to pomieszać. Chciałam połączyć to też dla kobiet, które poroniły, stricte poroniły, które nie miały nigdy doświadczenia z aborcją. I jak zaczęłam to robić w formie takiej połączonej, zaczął się robić miszmasz i zaczęłam tracić w ogóle kierunek. Jak usiadłam w ostatnim czasie do tego, co się w ogóle dzieje, dlaczego ja tutaj znowu zaczynam tracić ten kierunek, to tak naprawdę okazało się, że gdzieś zwątpiłam w was, w to, że będziecie miały odwagę, te z was, które zdecydowały się na usunięcie, zwątpiłam, że będziecie miały odwagę przyjść do tej przestrzeni. I jest mi przykro, że w was zwątpiłam. Ale dzisiaj wiem, że to musi być dedykowane przede wszystkim dla was. Owszem, zahaczymy na w ciągu tych 5 dni zahaczymy o przestrzeń również i o doświadczenie poronienia, bo ono bardzo często jest związane ze sobą. Będę opowiadała o tym wszystkim, jakie to ma połączenie i dlaczego tak się dzieje. Będę też opowiadała o tym, jak aborcja wpływa na późniejsze zachorowania dzieci, które już żyją. To wszystko się ze sobą bardzo mocno łączy. Ale ten warsztat, Przerwane tabu, jest dedykowany tym z was, które chcą poradzić sobie z bólem, który w sobie macie, z poczuciem winy, z poczuciem wstydu. Po tym, kiedy zdecydowałyście, nie chcemy być mamami. Jeszcze nie teraz. Więc posłuchajcie tego. Hej. Proszę, nie rozłączaj się. Nie mam czasu na twoje gadanie. Czego chcesz? Jestem w ciąży. Trzeci miesiąc. Po co mi to mówisz? Niepotrzebne mi problemy, usuń.
Lekarz powiedział, że za późno. Co mam zrobić? Zapomnieć mój numer. Jak to zapomnieć? Halo, halo. Abonent czasowo niedostępny. 3 miesiące później. Cześć, mały. Cześć. Kim jesteś? Twoim aniołem stróżem. A przed kim będziesz mnie strzec? Przecież jestem bezpieczny tutaj. I chcę tu zostać. Śmieszny jesteś. Jak tu będziesz żył? Dobrze. Tylko mama płacze codziennie. Nie martw się. Nie martw się, mały. Dorośli cały czas mają jakieś problemy. Śpij więcej. Zbieraj siły. Będą ci potrzebne. Widziałeś moją mamę? Jaka ona jest? Pewnie. Przecież zawsze jestem blisko ciebie. Mama jest piękna. I bardzo młoda. Kolejne 3 miesiące później. Cholerny brzuch. Wyglądam jak wieloryb. Butów nie mogę zawiązać, żeby to szlak trafił. Aniele? Jesteś tu? Jestem. Mama dzisiaj się złości, płacze od rana i kłóci się sama ze sobą. Nie zwracaj na to uwagi. Gotów zobaczyć, jak jest na świecie? Chyba tak, ale bardzo się boję. A jak mama jeszcze bardziej się zdenerwuje, gdy mnie zobaczy? Coś ty. Na pewno się ucieszy. Jak można nie kochać takiego malucha jak ty? Aniele, a jak tam jest? Poza brzuchem. Teraz mamy zimę, świat jest biały, a z nieba lecą miękkie, białe płatki. Niedługo sam zobaczysz. Aniele, jestem gotów. No to w drogę, mały. Czekam na ciebie. Aniele, boję się. O cholera, jak boli. Pomocy chyba rodzę. Cholerny ból. Maluch przyszedł na świat. Szybko. Bez pomocy, bez świadków. Dobę później, wieczorem na obrzeżach miasta, w pobliżu osiedla. Nie gniewaj się na mnie, synku. Czasy teraz takie, sama sobie nie poradzę. Kto mnie z tobą zechce? Ja mam całe życie jeszcze przed sobą. O tobie jest wszystko jedno. Po prostu zaśniesz i już. Aniele, a dokąd mama poszła? Nie wiem. Nie martw się. Zaraz wróci. Aniele, czemu masz taki dziwny głos? Płaczesz? Aniele, proszę, powiedz mamie, że mi tu bardzo zimno. Nie, mały, nie płaczę. Wydawało ci się. Zaraz przyprowadzę twoją mamę. Tylko nie zasypiaj. Płacz, płacz, głośno płacz. Nie mogę płakać, Aniele. Mama kazała mi być cicho i spać. W tym samym czasie, w domu na małym osiedlu. Nie rozumiem, dokąd ty się wybierasz? Ciemno już, mróz, gdzie cię niesie? Całkiem ci odbiło po tym szpitalu, kochanie. Tysiące par nie mogą mieć dzieci, jakoś sobie z tym radzą. Proszę cię, ubierz się i chodź ze mną. Dokąd? Nie wiem dokąd, po prostu czuję, że muszę dokądś pójść. Zaufaj mi, proszę. Dobrze, ale po raz ostatni ciebie słucham. Z domu wyszła para. Pierwsza szła kobieta. Dość szybko.
za nią mężczyzna. Kochanie, mam takie wrażenie, że wiesz, dokąd idziesz. Nie uwierzysz, ale coś prowadzi mnie jak po sznurku. Czuję, jakby ktoś ciągnął mnie za rękę. Przerażasz mnie. Obiecaj, że zadzwonimy do twojego lekarza. Musisz wziąć zwolnienie i odpocząć. Cicho. Słyszysz? Ktoś płacze. Jakby dziecko? Mały, płacz głośniej. Mama się zgubiła, ale zaraz cię znajdzie. Aniele, gdzie byłeś? Wołałem cię, bardzo mi zimno. Byłem po twoją mamę. Już jest całkiem blisko. To rzeczywiście dziecko, całkiem zmarznięte. Szybko, szybko biegnij z nim do domu. Kochany, dziecko spadło nam z nieba. Aniele. Moja mama ma inny głos. Przyzwyczajesz się, mały. To głos twojej prawdziwej mamy. Nie mamy prawa, kochani, oceniać żadnych decyzji, które podejmujemy. Ale mamy pełne prawo stanąć do tego, co te decyzje wprowadzają w nasze życie, zmierzyć się z tym i uwolnić to, co jest trudne dla nas. Chcę was wszystkie kobiety zaprosić do jednego z najpotężniejszych warsztatów, które stworzyłam. 28 lipca. Spotkamy się w zamkniętej przestrzeni grupy na Facebooku. Będziemy miały przed sobą 5 dni. 5 dni warsztatowych. 5 dni, w których poprowadzę was w procesie, który pozwoli wam uwolnić się od poczucia winy, od bólu, który w sobie nosicie. Ten proces pozwoli wam też się spotkać z tym, co nie było wam dane. Jakkolwiek może zabrzmieć to irracjonalnie, bo była to wasza decyzja, tak uwierzcie mi, że brak możliwości pożegnania się, uznania tego nienarodzonego dziecka przekłada się na całe wasze życie, na to, jak się czujecie ze sobą jako kobietą. Ja tego nie wiem, wy będziecie to wiedziały, jak się czujecie. To wy wiecie, jak czujecie się jako matki ze świadomością tych wydarzeń przeszłych. To wy wiecie, jak czujecie się ze swoim ciałem. To wy wiecie, na ile macie to zintegrowane. Ja wiem, jak ja się czułam, a czułam się absolutnie dramatycznie. Było mi bardzo ciężko patrzeć na moje dziecko, które się urodziło w 2017 roku. Każda jej choroba, która potem się działa, miałam poczucie, że jest karą za to, co zrobiłam. Chcę, żebyście wiedziały, że nie istnieje coś takiego jak kara, ale istnieje coś takiego jak poczucie winy. I wewnętrzny ból, który przekłada się na wasze zdrowie i na zdrowie waszych dzieci, na wasze samopoczucie. Bardzo głęboki proces, do którego chcę was zaprosić, pozwoli wam na to, byście poczuły ogromny wewnętrzny spokój. Ten spokój jest bezcenny. Nie ma ceny, której można go w ogóle określić. Spokój, wolność, takie wewnętrzne poczucie akceptacji, ale akceptacji nie dlatego, że musisz, a akceptacji, która płynie z przestrzeni miłości. Miłości tak naprawdę do samej siebie. Bo nie masz jej teraz. Nie masz jej teraz w relacji do siebie, w odniesieniu do tego zdarzenia. Być może oceniasz siebie bardzo mocno i to jest czas. To jest czas na to, by to zmienić. To jest czas na to, byś mogła swobodnie i z otwartością serca
kiedy przyjdzie odpowiedni moment, zapalić świeczkę, wysłać miłość, byś mogła poczuć się dobrze ze sobą. To jest maleńki krok, maleńki, ale zmiana w Twoim życiu będzie niewyobrażalna, ponieważ każda z Was będzie w innej przestrzeni, w innym miejscu ze sobą i mając swoje doświadczenia tego procesu, wiem, z czym się mierzyłam, wiem, przez co musiałam przejść i jak trudno było mi o tym w ogóle powiedzieć i się otworzyć. Ja na tamten czas marzyłam o tym, to było moje ogromne, ogromne życzenie, żeby znalazł się ktoś, kto mnie przeprowadzi przez ten proces właściwie i żebym mogła znaleźć grupę kobiet, które przeszły to samo, co ja, by po prostu mnie zrozumiały, bo nikt nie był w stanie mnie zrozumieć. I ten warsztat da wam taką możliwość, ponieważ tam będą kobiety, które przeszły to, co wy. Cały zakres warsztatu rozpoczniemy od stanięcia twarzą do tego, czego się boisz najbardziej i tak naprawdę uświadomienia sobie tego bólu, który w tobie jest. Niestety bez tego nie ma możliwości, żeby nastąpiło uzdrowienie. Każda twoja próba odsyłania, odpychania tego, to nic nie zmieni, bo są już w tej chwili w przestrzeni tego warsztatu kobiety, które są dojrzałymi kobietami, które mają 50-60 lat, więc to nie jest temat, który wydarzył się dzień, tydzień czy miesiąc temu, tylko wiele, wiele lat temu. Niektóre z was dokonały tego 40 lat temu i przez 40 lat nosicie w sobie ten ból. I to nie jest tak, że on nie ma konsekwencji, bo on się przekłada na wasze zdrowie. On się przekłada na wasze relacje, na to, jak się czujecie jako matki. To, co w was jest, to, co o sobie myślicie, przekłada się w skali 1:1 na wasze życie. Nie możesz czuć się dobrze jako matka, nie możesz być w pełni matką, jeśli obwiniasz siebie za jakieś decyzje, które podjęłaś względem dziecka lub które w ogóle podjęłaś jako matka w swoim życiu. To jest jak ogromny, ogromny wbity nóż w twoje serce i te serce krwawi. I to jest czas, żeby ta rana zagoiła się. Ale żeby ona się zagoiła, najpierw potrzebujesz ją zobaczyć. Jak nie chcesz jej zobaczyć, to ona nie może się zagoić, bo nie będziesz w stanie się nią właściwie zaopiekować. Więc od tego zaczniemy, od tego, żebyś mogła stanąć do tego, co trudne. I poprowadzę cię w tym procesie od A do Z. Od początku do końca. Chciałabym, to jest takie moje życzenie, chciałabym stworzyć potężną przestrzeń dla kobiet, które są gotowe powiedzieć sobie tak. I mówią sobie tak. I są gotowe zmierzyć się z tym wszystkim, co trudne. Wszystko to, co stało się w twoim życiu w przeszłości, może stać się albo twoim obciążeniem, albo czymś, co cię zniszczy, albo czymś, nad czym wzrośniesz. Ja w 2014 roku, kiedy stanęłam do tej decyzji, potem zastanawiałam się przez wiele lat, po co ja to zrobiłam, po co ja podjęłam taką decyzję. Dlaczego życie stawia mnie do tak trudnych wyborów? Dzisiaj wiem, po co się to stało, bo dzisiaj jestem w stanie zrozumieć każdą z was, która się z tym mierzy. Ja wiem, jaki to jest ból. I wiem, co się wewnętrznie dzieje. I wiem, do czego jesteśmy w stanie jako kobiety się posunąć, aby ten ból uwolnić. Jesteśmy w stanie się posunąć absolutnie do ekstremalnych rozwiązań, ale nie każde z tych rozwiązań daje nam efekt, którego pragniemy, czyli poczucie wewnętrznego spokoju. I proces, do którego ciebie zapraszam, to jest potężny proces. I ja wiem, że grupa może okazać się bardzo skromną grupą, bo ty potrzebujesz stanąć do największego lęku, jaki w sobie masz. I to jest tak cholernie trudne. Ale jeśli nie powiesz sobie teraz tak, będziesz z tym przez resztę życia funkcjonować. Ty będziesz z tym funkcjonować, a twoja córka lub twoja wnuczka będzie do tego stawała i stanie do tego, by to uzdrowić. Przenoszone pokoleniowo traumy. I
jesteś tutaj, na tej ziemi i doświadczasz różnych rzeczy jako kobieta. I wszystko, co kobiece, każde twoje doświadczenie, jeśli staje się twoją traumą, jeśli staje się czymś, co jest twoim ogromnym bólem, staje się taką kulą u nogi, jak kula więzienna. Pomyśl, ile takich rzeczy ze sobą ciągniesz. To przekłada się na twoje zdrowie, na twoje ciało, na twoje relacje. Kiedy pierwszy raz byłam gotowa, żeby o tym porozmawiać i wybrałam osobę, z którą chcę się tym podzielić, spotkałam się z odpowiedzią, która totalnie mnie rozłożyła na łopatki. Bo zamiast współczucia, zamiast zrozumienia, zamiast wysłuchania, otrzymałam tak ogromną ocenę tego, kim jestem, jaka zła jestem, że myślałam, że się nie podniosę. I ty siebie już oceniasz. Już masz to za sobą. Jedna osoba już cię ocenia. Jesteś nią ty. Nie potrzebujesz więcej. Teraz potrzebujesz uwolnić to. Po co? Żeby móc być, po pierwsze, w 100% matką dla swoich dzieci i czuć się z tym cudownie, a nie mieć poczucie winy. Po drugie, przestać się bać, bo być może kiedyś przyjdzie taki moment, że przyjdzie do ciebie twoja córka albo twoja wnuczka i będzie chciała porozmawiać o takim temacie. I żebyś mogła z tym się zmierzyć i powiedzieć jej i być dla niej oparciem. Po trzecie, żeby twoja kobiecość była zintegrowana. Żebyś mogła przyjąć do siebie to, co jako kobieta masz najcenniejsze. Bo to nie jest tak, że my po prostu mamy tylko ciało fizyczne. Nasze ciało ma centra energetyczne. Te centra energetyczne nie bez powodu zostały wprowadzone do naszego ciała. Nie bez powodu jesteśmy tak naprawdę jednym wielkim energetycznym magnesem, który wysyła w przestrzeń konkretne wibracje. Wszelkie zaburzenia w przepływie energii są chorobami. Skąd wszystkie mięśniaki, macicy, skąd nowotwory? Ktoś powie, genetyczne i znajdzie milion różnych uzasadnień medycyny akademickiej. Ja i wielu uważam inaczej. I jeżeli byłam w stanie wyprowadzić siebie z tego doświadczenia i stanąć do tego, i dzisiaj czuję do siebie tak ogromną miłość za odwagę, którą miałam. To jest dla mnie coś niesamowitego, co zrobiłam. Nie oceniam siebie za to. Wiem, że na tamten moment podjęłam taką decyzję, jaką podjęłam. Czy mogłam podjąć inną? Mogłam, ale nie podjęłam innej, podjęłam tą. Więc mogę żyć z tą myślą i katować siebie i biczować. Albo mogę wyciągnąć z tego to, co ważne dla mnie, ale co ważniejsze, na wysokim poziomie energetycznym uzdrowić to. Jednym z takich elementów tego procesu moim była żałoba, na którą sobie pozwoliłam. Jakże mogłabym nie poprowadzić dla was tego warsztatu? Jakże mogłabym zatrzymać dla siebie i tylko dla siebie, i machnąć ręką i powiedzieć, musicie sobie jakoś poradzić. Ale z tym nie jest łatwo sobie poradzić. I chcę wam pomóc. Chcę wam pomóc wyjść z tego, bo wiem, jak bardzo zmienia się wszystko, kiedy czujemy się ze sobą dobrze. I jeszcze bardziej,
kiedy możemy się pożegnać. Kochane, bo to o to pożegnanie chodzi. Jego nie było. Jego zabrakło. I wiem, że to była decyzja, którą wy podjęłyście. Ale to pożegnanie domyka cały proces i potrzebujecie go do uzdrowienia. I zasługujecie. Zasługujecie na to, by czuć się ze sobą dobrze. Jako kobiety, jako matki, jako człowiek, jako ludzie. Jest to warsztat, który będzie prowadzony holistycznie. To znaczy, że będziemy dotykać trzech aspektów nas jako człowieka. Zarówno naszego ciała, zarówno naszej psychiki, naszej podświadomości, jak i również naszej energetyki, ponieważ wszelkie uzdrowienie nie jest możliwe na poziomie, na którym nastąpiła trauma. Uzdrowienie by nastąpiło, potrzeba wznieść się ponad ten poziom. Wtedy jest ono holistyczne. Dlatego dzisiaj jestem w stanie z Wami o tym rozmawiać. I robię ten live publicznie i robię go na dostępnym moim profilu. I nie boję się tego, czy ktoś z mojej rodziny to zobaczy, czy z moich znajomych. To nie ma żadnego znaczenia dla mnie, ponieważ moim celem jest to, by pomagać kobietom, które tej pomocy potrzebują. A wiem, że jestem w stanie to zrobić i chcę to zrobić i zrobię. I pomogę Wam z tego wyjść. Jeżeli czujecie, że wśród Waszych przyjaciółek, koleżanek, znajomych są kobiety, które mogą potrzebować tego, zwyczajnie udostępnijcie to. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia, kochane.